Ahoj piraci! Dzisiaj wyjaśnimy, jak zdobyć tytuł Legenda Potępieńców oraz gdzie znaleźć wszystkie lampy w Sea of Thieves. Pamiętaj, aby zostawić subskrypcję oraz polubić film, jeżeli Wam się spodobał. Żeby zdobyć tytuł Legenda Potępieńców, musisz odnaleźć i rozpalić wszystkie lampy w Sea of Thieves oraz odebrać wszystkie rodzaje płomieni potępieńców z promu potępieńców. Ich postęp sprawdzisz w zakładce Reputacja, Szczury Okrętowe, a następnie Święto Potępieńców. Za każde osiągnięcie otrzymasz trochę dublonów. Żeby odebrać płomienie z promu potępieńców, musisz zginąć na różne sposoby. Niebieski płomień odbierzesz w przypadku śmierci od rekina, syreny lub megalodona. Czerwony płomień zdobędziesz od ognia. Najłatwiej w tym celu wykorzystać granat zapalający. Zielony płomień oznacza śmierć od szkieleta, zjawy lub skorupiaka. Żeby zdobyć biały płomień, musisz udać się do burzy. Dotyczy on śmierci od pioruna. Masz większe szanse na jego uderzenie, gdy trzymasz Cordelas. Płomień otrzymasz również, jeżeli uderzysz niebieskiego skorupiaka podczas ładowania specjalnego ataku, jakim jest wystrzelenie elektrycznej kuli. Fioletowy płomień otrzymasz po śmierci od trucizny. Najłatwiej wykorzystać do tego węża, jednak zadziała również jad krakena lub śmierć od trującej magicznej kuli. Ostatni płomień, który możesz zdobyć, jest różowy. Dostaniesz go po zabiciu przez innego gracza. Teraz pokażemy Ci lokalizację wszystkich lamp. Lampy są dużymi paleniskami, które mogą być rozpalone przez płomień z promu potępieńców. Lampę zapalisz tak samo jak lampy na swoim statku. Wystarczy podnieść latarnię i rozpalić płomień. Możesz ją zgasić, wylewając na nią wiadro wody. Żeby osiągnięcie zaliczyło się, musisz odpalić lampę płomieniem z promu potępieńców. Na wyspie Smuggler's Bay musisz udać się na szczyt wyspy. Najwygodniej będzie zaparkować od wschodniej strony. Skieruj się na górę wyspy. Skręć w lewo i idź po lewej krawędzi skał, a po chwili odnajdziesz lampę. Lampę znajdującą się na Cannon Cove znajdziesz na najwyższym szczycie wyspy. Aby się tam dostać, wystrzel się z armaty. Wygodnie będzie zaparkować ze strony zachodu. Ostatnią wyspą w regionie Shores of Plenty jest Mermaid's Hideaway. Wejdź w przejście na lewo od stawu. Po chwili skręć w prawo. Lampa znajduje się nad stawem. Lampę na wyspie Plunder Valley znajdziesz na samym szczycie wyspy. Zaparkuj od południowo-zachodniej plaży i idź lewą ścieżką w górę. Miniesz wodospad. Następnie skręć w prawo. Za pomnikiem ptaka skręć w lewo. Gdy zobaczysz ołtarz, odwróć się w prawo, a zauważysz lampę. Na wyspie Crook's Hollow lampa znajduje się od południowej strony wyspy. Wejdź po schodkach w zatoce i przejdź przez jaskinię. Po wyjściu z jaskini skręć w prawo. Lampa na Devil's Reach znajduje się na samym szczycie wyspy nad wodospadem. Skieruj się w prawo od stawu i idź ku górze. Następnie skręć w lewo. Omiń skałę i skręć. Po chwili zauważysz lampę. W przypadku wyspy Devil's First lampę znajdziesz na skalistym wzgórzu, kierując się na zachód.
Na wyspie Ruby's Fall lampę znajdziesz w centralnej części wyspy. Na wyspie Fetcher's Rest lampę znajdziesz na małym wzniesieniu po północnej stronie wyspy. Lampę na wyspie Kraken's Fall znajdziesz na szczycie w północnej części wyspy. Najlepiej skieruj się tam z środka wyspy. Na wyspie Crooked Mast czeka na ciebie lampa najtrudniejsza do zdobycia. Podpłyń swoim statkiem blisko północnej części wyspy i wyceluj swoje działo jak najwyżej. Najlepiej jest rzucić kotwicę, ponieważ fale będą ruszać twoim statkiem. Na wyspie Marauder's Arch lampę znajdziesz na środku centralnego łuku wyspy. Na szczyt można się dostać z północno-zachodniej części wyspy. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się zdobyć wszystkie osiągnięcia. Zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów.